Rafał Rutkowski, chciałem was gorąco serdecznie zaprosić do Meliny w Esce Rock. Tutaj z Marcinem Mellerem porozmawiamy o zwykłych rzeczach, o seksie, o gwałtach i o dzieciach. Zapraszam was gorąco, oglądajcie. Dzień dobry, witajcie, tu Melina w Esce Rock, a ze mną Rafał Rutkowski i z wami oczywiście. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, panie Marcinie, dzień dobry. Spotkałem dzisiaj naszego wspólnego znajomego, który pracował kiedyś z tobą i wszedł do ciebie do garderoby chwilę przed tym, zanim wyszedłeś na scenę i cytuję, bo to piękny cytat, ale jestem zesrany. Pauza, ale ja to lubię. Tak, tak. To zacznijmy od tego, co czuję, zwłaszcza przy materiale premierowym. Jak to jest? I na ile to jest jeszcze to, co, z czym wchodzisz na scenę, mówię stand-upową scenę, na ile to jest gotowe w momencie, kiedy wychodzisz? Stand-up od teatru różni się tym, że fajna rzecz jest w stand-upie, to się nazywa tak zwane testy. W teatrze tego nie mam, na zachodzie to jest, w Polsce to było rzadko, bo pierwsza, druga, trzecia generalna i jeszcze trzecia generalna w nocy się dorabiał. W stand-upie istnieje system testów, czyli na przykład i jadę sobie na jakąś małą salkę, jakieś małe mieściny i próbuję, nie wiem, pół godziny materiału, 45 materiału, takiego, wiesz, świeżego, tak? Nie wiem, czy to zażre, nie wiem, czy będzie zabawne, próbuję. Ale w sensie do materiału, który już masz, wrzucasz na przykład takie... Do materiału, który jakby piszę sobie jako taki special program, tak? Który tam trwa godzinę 15. Piszę sobie jakieś żarty i jadę testować pół godziny. Czasami na przykład wpadam do tak zwanego open mic'a, gdzie jest, wiesz, iluś tam komików, którzy po prostu jakby testują żarty, czyli 5 minut. I tam sprawdzam, czy to w ogóle chodzi, czy te żarty dają radę. I potem to się jakoś tam składa i stwierdzam, dobra, ten materiał już jest gotowy, jest nadawany tytuł i mogę, że tak powiem, sprzedawać to za pieniądze. I wtedy w miarę już człowiek jest pewien tego, co mówi, że te żarty mogą być w porządku. Natomiast no, zawsze jest to takie, wiesz, no, rzecz świeża, ale nie jest to tak wielkie ryzyko, jak na przykład premiera teatralna, gdzie jest prapremiera, nowy tekst, prawda? I wychodzimy i ludzie przychodzą i dostają jakby coś absolutnie świeżego, pierwszego tego. Więc w stand-upie jest troszkę, powiedziałbym, więcej tak zwanego luzu i nie ma. Natomiast inną rzeczą jest na przykład, to są tak zwane gale stand-upowe, gdzie grasz swój program dla 12 tysięcy ludzi na Atlas Arenie. I tam to, co na przykład w klubie działa, na takiej wielkiej hali, no, może nie zadziałać, bo na przykład dlatego, że ludzie cię oglądają na telebimie, bo na scenie jesteś taki, tak, że patrzą tylko na telebimie. I niektóre żarty, które chodziły na bliskiej przestrzeni w klubie, wiesz, jak w Atlas Arenie siedzi ktoś 100 metrów dalej, to na przykład pewna puenta nie dochodzi, bo ona była związana z fizycznością, z jakąś mimiką, a tu nie tak. Więc wtedy to jest zupełnie coś innego, ale generalnie... Wracając do cytatu mojego kolegi, absolutnie uwielbiam tę adrenalinę i ten moment, że rzeczywiście, szczególnie jest premiera, stoję za kurtyną, tam słyszę ludzi i myślę sobie, co ja tu robię, jestem kompletnie zesrany, a druga część mówi, ale ja to lubię. A powiedz, bo jesteś teraz w trasie, w ogóle cud, że się spotkaliśmy, bo to i premiera 9, tak, sezonu Comedy Clubu, tak. I twoje występy po całej Polsce. No i teraz mi chodzi, powiedzmy, z tego repertuaru, który grasz po Polsce, to na koniec trasy ile procent zostaje z tego, co było na początku? To znaczy, chodzi mi o tą właśnie selekcję. Czy to już jak już wchodzisz z tym, to już tak jedziesz do końca? Wiesz co, w moim wypadku to jest tak, że raczej się program wydłuża niż skraca. Dochodzą nowe rzeczy. Tego poza tym, jak pojawia się pewność, to się nazywa pewność w podawaniu żartów, to one się po prostu jakby wydłużają. Można sobie pozwolić na pauzę, na pewnego rodzaju jakieś przystopowanie. I zazwyczaj te programy się wydłużają. Program, z którym teraz jeżdżę z nim od roku, na premierze miał 55 minut, teraz ma godzinę 15, godzinę 17. A powiedz, no bo oczywiście widziałem, oglądałem, jesteś w Toruniu, żartujesz sobie tam a propos Torunia, tak. Ale chodzi mi o to, na ile, czy masz na przykład, dostosowujesz się, że wiesz, jak Toruń, to wiadomo ryzyk, czy jadąc do Warszawy już nie ma ryzyka, czy w Warszawie na przykład jest więcej o słoikach, czy tak...
Będziesz dzisiaj w Warszawie, mam nadzieję, na moim występie, na to bank. No, na bank, to tam zobaczysz, mam taki krótki wstęp właśnie skierowany do warszawiaków. Ludzie to lubią. Lubią, idąc na stand-up, czuć, że to jest tu i teraz, tak? Że komik ma dla nich coś a propos dzisiaj. Ja nie jestem w tym mistrzem. To jest mistrzem w crowdworku, czyli takiej improwizacji z widzami. Mistrzem nie jestem. Czasami to robię, czasami to wymusza, prawda? Bo ktoś pijany się odezwie, albo ktoś zrobi coś totalnie dziwnego na widowni, więc wtedy można sobie to ogrywać. Natomiast nie jestem, ja raczej jestem zwolennikiem tego, że pracuję, przygotowuję żarty i ludzie dostają jakby, to jest wieczór, którym ja im prezentuję moje żarty, z mój punkt widzenia, jakby mój światopogląd. Jednak taki stand-up, ale spektakl. Wiesz co, to jak się ogląda na Netflixie większość, to oni zauważ, że oni wychodzą i oni od razu ładują swój program. Tam nie ma jakiegoś, wiesz, a skąd jesteś, a co u ciebie. Jakby to w klubie można się tym bawić, natomiast jak, wiesz, ludzie płacą te 5-6 dych za bilet, to ja uważam, że im się należy po prostu... A powiedz jeszcze, a propos Comedy Clubu, a różnice między występem w klubie, a w kanale telewizyjnym tu stand-up, ale rozumiem... Różnica jest taka, że Comedy Club jest jednak nagrywany. Mm. I wiesz, i to, że tam się wychodzi, jest ileś kamer i widownia wie, że my to nagrywamy, my wiemy, że to nagrywamy. I jest, z jednej strony jest pewnego rodzaju adrenalinka, no bo wiesz, że ciężko jest jakby powtórzyć, tak, takie coś. A z drugiej strony, no musi być to jednak dostosowane do kamer. Tam są plusy i minusy nagrywanego stand-upu. Chwała Comedy Central za to, bo szczerze mówiąc, to jest jedyny kanał w telewizji w Polsce, w którym można oglądać stand-up. Taki, wiesz, stand-up. Żadna inna telewizja w Polsce, były próby, ale nie odważyła się albo stwierdziła, że to jest nie dla nich, albo po prostu nie potrafili tego pokazać. Więc stand-up nagrywany jest spoko, natomiast no, nigdy nie odda tego, co na żywo, nigdy. Powiedz mi, bo też tak sobie przygotowując się tutaj, no nie pamiętam już, kiedy byłem pierwszy raz na twoim występie, ale teraz sobie przypominałem różne etapy. Zaraz z pobicie pod Cedynią, pamiętam, to było chyba. No, a do wieku to dojdziemy, panie 50-latku. Oj, wywołałeś bestię, ale to za chwilę. Dobra. Mam wrażenie, że ze występu, z repertuaru na repertuar coraz więcej kurew leci. I nie to, żebym miał wrażliwe uszy, tak. Tylko jest, i ci powiem, że aż myślałem, jak oglądałem poprzedni twój repertuar, czyli Komiki Wiewiórka, tak. Że, nie wiem, zastanawiam się, ja już jestem taki stary, i zastanawiam się, czy jakby, wiesz, jednej czy dwóch kurew gdzieś zabrakło, czy nie byłoby to fajniejsze. Ale generalnie mi chodzi o tą eskalację... Wulgaryzmów. Absolutnie się z tobą zgadzam. Ja generalnie uwielbiam kląć. Bardzo lubię wulgaryzmy. Ja też. Uważam, że to jest chwała polskiemu językowi za to, że ma takie bogactwo w porównaniu do Amerykanów i prawda, Zachodu. My mamy bogactwo wulgaryzmów. I też ubolewam nad tym, że kiedy stoję na scenie z mikrofonem, to mi to po prostu wchodzi stary naturalnie. I teraz ja muszę kontrolować to, żeby ich mniej używać. To Tureta masz? Nie. To jest po prostu, stand-up dla mnie jest formą takiej po prostu normalnej gadki z ludźmi. Normalnej gadki. I zauważ, jak Polacy się spotykają i sobie rozmawiają. No to kurwy są w charakterze przecinków. No. Ale chodzi o to, kiedy żarty, wiesz, chodzą, bo tam, wiesz. I to jest coś takiego. I na scenie, kiedy jesteśmy na żywo, to zupełnie tego nie czuć, bo jest jakby wspólny klimat. Natomiast potem oglądam na YouTubie moje nagrania i myślę, Jezu, ile tego jest? I aż mnie to boli w uszach, ale stwierdzam, to jest moment, tak było, nie będę tu teraz, co ja powycinam, to wiesz. Ja miałem wrażenie, że wiesz, więcej kurew leci u ciebie niż Morawiecki wymienia Tuska w przemówieniach. To prawda, ale pracuję nad tym i myślę, że z programu na program powinno być to mniej. Z drugiej strony, stary, ja opowiadam często historie, gdzie są emocje, tak, gdzie coś się dzieje. Aktor komik i wiewiórka opowiadają historię na planie, gdzie, prawda, tam miała być scena seksu oralnego, gdzie jak to na planie filmowym nic się działo. To bardzo śmieszne. Zaręczam wszystkim, że na planach filmowych ilość kurew, która fruwa, szczególnie w napięciu, no to jakby jest... Więc to też z drugiej strony, no chciałem oddać jakby charakter tak zwany sytuacji, ale zwróciłeś mi na to uwagę i uważam, że
Mistrzostwo. Nie weź, bo jeszcze twoi nie. fani się na mnie rzucą. Nie, nie. Ja wyraźnie rozumiem, to jest Marcin, moje... powiem ci, że dla mnie ideałem, gdybym miał jakby próbować zrobienie dobrego stand-up komedy w Polsce bez ani jednego przekleństwa. Ale wiesz co, poczekaj, to... nie pamiętam, popraw mnie, bo jak robiłeś Seks Polski, to już lata temu... Nie było ani jednego. No właśnie, a było wulgarne w sensie tematycznym. Tak. I było hardkorowe, o ile pamiętam. Tak, powiem ci dlaczego, bo to napisał Max Łubieński. Maciej Łubieński napisał i to jest zawodowy, że tak powiem, pisarz. Ktoś to potrafi to zrobić i ja nie jestem. Ja piszę sobie stand-upowe teksty, ale no wiesz, nie uważam się za żadnego pisarza, więc bardzo często ten wulgaryzm daje, rozumiesz, to dodatkowe, ten ogień, ten punch, więc dla mnie Seks Polski był takim przykładem, że można i będę do tego, spotkamy się za 50 lat tu na tym i powiem ci, mam godzinę programu, gdzie nie ma innego wulgaryzmu, a jest turbo śmieszny i ludzie spadają z krzeseł, to mam nadzieję. Żeby nie było, ja naprawdę lubię wulgaryzmy, ale wiesz, to trzeba... Nie, ale stary, ja o tym myślę, ja absolutnie, dla mnie to jest, wiesz, to jest kolejny skill do pokonania. A powiedz, no skoro ten wiek, no bo sprawdziłem sobie, to za 2 miesiące 5 dyszek, soki. Tak. Jesteś tak. Najstarszym stand-uperem w Polsce? Najstarszym. Nie, serio? Tak. Znaczy, jeżeli... Krzywę, dziadek? Wiesz co, Jurek Kryszak, Czarek Pazura i tak dalej, oni są ode mnie starsi, robią formę bycia solo na scenie, ale z takiego, wiesz, tej takiej fali stand-upu, która przyszła 10 lat temu, którzy robią stand-up, powiedzmy, bazujący na takim stand-upie zachodnim i tak dalej. Ja jestem najstarszy, absolutnie. Sporo open-mikerów albo supportów, którzy czasami wychodzą, mogliby być moimi synami, stary. Absolutnie. I na początku to był duży problem dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, że stand-up zaczęli robić młodzi ludzie i wszystko, co było wokół stand-upu, tematyka i tak dalej, dotyczyło 20-parolatków. A ja już wtedy miałem 40 lat prawie. I ja czułem, że ja mówię ze sceny do ludzi, którzy są oswojeni ze stand-upem tym świeżym i oni nie kumają, o czym ja w ogóle mówię, stary. Ja, co to za tematy, wiesz, ja coś o dzieciach mówiłem, rozumiesz? O seksie w związku po latach, rozumiesz? I nagle oni tak, stary, ale w ogóle nas to nie dotyczy. Ale po latach moja publiczność jakby zaczęła sobie tworzyć publikę i teraz jak mój kolega, który robi mi support, pyta i wiekowo kto jest na widowni, to najwięcej jest 40-latków, stary. Na ciebie? Tak, na mnie. I ja, a ja absolutnie nie tematyki nie układam pod 40-latków, tylko tematy żartów są to, co mnie bawi, jakby to, co mnie dotyka. A że mam, wiesz, dwójkę już dorosłych dzieci, że mam z żoną, jesteśmy prawie 20 lat po ślubie i tak dalej, no to przecież nie będę opowiadał, wiesz, o tym, jak jem chipsy w akademiku, wiesz, i jaram trawę w kiblu, żeby mnie nauczycielka nie złapała. No jakby to nie jest moje, rozumiesz? I cieszę się, że się załapałem do tego i zalogowałem i jakby już jestem, także to jest super. A powiedz jeszcze, trochę wspomniałeś, mówiąc o tym różnicy między klubem i halą, tak. Ale różnice występów, a jeszcze chciałem cię zapytać o, jak chodziłem kiedyś dawno temu na twoje występy, to no to było dla kilkuset raczej. No byłeś na One Man Showach, tak. Buffo. Tak. Chodzi po 300 osób. No, a teraz no, za sprawą YouTube'a, choćby telewizji, no to wiesz, no dla milionów to robisz. I tu chodzi mi bardziej o różnicę dowcipów, nie ze względu na, że masz kogoś 300 metrów, tylko że masz świadomość, że nie ogląda cię 200 osób w Warszawie, które w sumie żyją w jakiejś bańce, tak. Tylko wiesz, oglądają się miliony, które w ogóle żyją w innych kontekstach. I tu chodzi mi o jak tu to kombinujesz i jak się zmieniałeś? Wiesz co, to jest tak, żeby było jasne, bo ja jako aktor, wiesz, gram w teatrze, posługuję się językiem, no, szlachetnym, literaturą i tak dalej, co uwielbiam i dla mnie to jest jakby baza, tak? Stand-up jest to, nie oszukujmy się, rozrywka prosta, żeby nie opowiedzieć prostacka. W porównaniu. Ja mówię w porównaniu. Jest to bardzo prosta rozrywka. Czasami jak patrzę na widownię, która do mnie przychodzi, jestem przerażony, star. Przerażony jestem, kto przychodzi na stand-up. Co to są za, wiesz, ja bym nie wiedział o czym z tym człowiekiem rozmawiać normalnie, natomiast on przychodzi na mój stand-up, bo będzie, wiesz, będą żarty, będzie o dymaniu, będzie coś. I to jest spoko.
I jest coś takiego, że rzeczywiście pisząc program stand-upowy albo żarty, ja muszę mieć z tyłu głowy świadomość, że albo na przykład muszę go uprosić, bo on nie wejdzie, albo muszę jakoś go, wiesz, przekminić, bo to jest inna publiczność. Ja mam tego świadomość, ale po to to robię. Więc jest coś takiego, że... Masz testerów wtedy? Wiesz co, nie, testerów nie mam. Mam po prostu, wychodzę i mam te właśnie testy, czyli te takie open mic i tak dalej, gdzie sobie sprawdzam. I czasami coś, co mi się wydawało, o, fajny taki przekminiony żarcik, ciekawy i tak dalej. Stary, cisza jest absolutna. I wtedy to jest jakby moja wina, tak? Bo ja coś nie zrobiłem. Natomiast... Mam ambicje takie, że wymyślam sobie, bawi mnie jakiś temat, który wiem, że kurczę, no ciężko go będzie stand-upowo przerobić. Na przykład w Homarze z Biedronki mam cały bit o teatrze. Tak. Ja długo myślałem, jak powiedzieć ludziom, widowni stand-upowi, która pewnie w życiu nie była w teatrze, na czym polega, co to jest, jakie to jest, wiesz, teatr. I długo nie miałem narzędzia, znaczy nie potrafiłem, byłem za cienki, żeby to zrobić. W końcu mi się udało i to powstał jeden z najśmieszniejszych moich kawałków, Jasełka w Puławach, gdzie opowiadam o tym, jak graliśmy spektakl, wiesz, w Puławach w domu Chemika. Więc myślę, że za parę lat, jak nabiorę jeszcze nie będę potrafił mówić o wszystkim w stand-upie w sposób taki, że ta widownia będzie się śmiała. To ja się chciałem teraz zapytać. Pytaj, Marcinie, pytaj. Muszę to, nawet sobie zapisałem, żeby się nie pomylić, ale sens jest taki. Jak to jest, jako stand-uper, być mężem żony stand-upera Rutkowskiego? Dobra, już wyjaśniam, było to skomplikowane. Chodź mi o to. Twoja żona pojawia się, ta szwedzka żona non-stop się pojawia w twoich repertuarach. Tak. Od opisów pożycia cielesnego przez... znaczy, od czegoś ewidentnie opartego na prawdzie, czyli waszego życia rodzinnego, w jakieś totalne już absurdy. Tak. O tym, jak to fanki po raz chcą się ruchać. Znaczy, może to nie są absurdy, ale w sensie pójście w totalne hardkory. Więc i mnie to naprawdę ciekawi, jako też mam żonę i w ogóle. Jak ona to znosi? Tak. Bardzo prosto. Jak to ewoluowało też? Słuchaj, ja, że tak powiem, jako człowiek uwielbiający się śmiać, rozśmieszać i w ogóle tak dalej, w życiu nie potrafię być z partnerką, która nie miałaby poczucia humoru. To w ogóle zapomnij. To jakby dla mnie jest najważniejsze. Moja żona po pierwsze ma poczucie humoru, po drugie wychowała się w Szwecji, całe życie to Szwecja, więc ona jest wychowana na anglosaskiej kulturze śmiechu. Więc ona więcej wie o tym niż ja, absolutnie. Ona jest tam, ona się wychowała na tym, ja musiałem to adoptować, tak? Więc dla niej stand-up i tak dalej to jest jakby naturalna forma, więc ona rozumie też formę. To znaczy, że jeżeli ja ze sceny mówię o niej coś, no to jest pewnego rodzaju forma. Ile tam jest prawdy, ile nie jest, to już patrzeć. Po trzecie, ona jest pierwszym recenzentem moich żartów na jej temat. Ja mówię, słuchaj, zrobiłem coś takiego, co ty sądzisz. I ona podchodzi do tego absolutnie jakby zawodowo w tym sensie. Więc to jest, mam u niej licencję na to, to jest pełna jakby zgoda. A po trzecie, w sumie ja jako komik to tak za dużo nie mówię. Niektórzy opierają całe swoje programy o tym, co robili z dziewczyną i tak dalej, i tak dalej. Ja tak moją żonę tak dosyć wybiórczo używam, ale nie wiem, czy w następnym programie... Ale wiesz, pojawiają się inne babki, wiesz, no tam właśnie... Absolutnie tak, absolutnie tak. A to robienie loda na planie, No tak, wiesz, jakby to oczywiście ludzie bardzo... No, jedno z podstawowych pytań jest, czy tak było naprawdę? No. Czy to się działo naprawdę? Nigdy nie dowiecie się, czy to było naprawdę. Najważniejsze, czy było śmiesznie. To jest w stand-upie, jak nowy życie. A co z tego, to ten. Natomiast myślę, że dlatego ludzie... Tak popularny jest stand-up w Polsce, bo oni dostają... coś, co na przykład, gdzie ciężko by było w kabarecie to zrobić, rozumiesz? To jest takie życie, już naprawdę życie, blisko, tu i teraz, tak? Opowiadam o intymnych szczegółach życia i ludzie albo w tym odnajdują, albo mieli podobnie, albo tak dalej. I dlatego ten stand-up jest dla ludzi taki, myślę, dziś w Polsce atrakcyjny. A ten, zwala ci coś żona? Wiesz co, przede wszystkim mówi mi, że albo coś jest nieśmieszne, albo coś jest nudne, albo że się powtarzam, albo ten. I to jest bardzo cenne, bo wiesz, ona zna mnie jakby najlepiej i ona na przykład widzi, gdzie dzieją się rzeczy, że o, to takiego cię nie widziałam, albo to ciekawe. To jest super, jeżeli wiesz, taka najbliższa osoba potrafi ci bardzo zrecenzować, jeszcze dać jakiś feedback, no bo mówię, no, to jest bardzo, bardzo cenne. Słuchaj, a no to kolejny temat, który mnie ciekawi w życiu stand-upera dojrzałego. A jak? Dzieci. Znaczy mówię i twoje dzieci, i co się z tym wiąże. Żarty a propos dzieci, tak. Seksu i
pedofilii. Tak. No i to jest po prostu, tam momentami ja tak oglądałem, tak, No to po kolei, panie Rafale. Po kolei. Moje dzieci wychowały się, jak wiesz, one się wychowały w teatrze, tak? One przychodziły na moje spektakle i tak dalej, oglądają i są absolutnie oswojone z tą formą, więc dla nich to nie jest jakby ten. Po drugie, no wiesz, jak jesteś dzieckiem jajcarza, no to siłą rzeczy, nawet jak, wiesz, to musisz do tego. One są najbardziej brutalne w stosunku do mnie, bo ja opowiadam jakiś żart, coś, wszyscy się śmieją, moje dzieci, jest jakiś suchar. Albo mówią, Boże, ty już walisz z dziadem, tata, wiesz, one są cudowne, one sprowadzają mnie na ziemię, to jest przepiękne. Więc tym bardziej, jeżeli... Że ostaćmy w kontekście, bo tak, chłopak jest nastolatkiem, Kuba tak? Ma teraz, skończy 18 lat w maju, Maja jest... Maja 22, więc to jest, wiesz, no to są dorośli. Tak, ale przechodzili przez różne twoje etapy. Słuchaj, Maja była na Seksie Polskim. Ona miała wtedy, nie pamiętam, z 7 lat. Wziąłem ją, bo nie miałem co z nią zrobić, więc wziąłem ją na, i ona usiadła u akustyka, wiesz, w bufo. I chyba w 20 minutach zasnęła na konsoli. Dlaczego? Bo ją znudził temat. Co ją interesuje? Co łechtaczka interesuje, wiesz, siedmioletnią? No nie, więc jakby to jest totalnie bezpieczne. Oczywiście na stand-upy przychodzą dzieciaki, ale moje ani wulgaryzmy, ani nic ich jakby by nie kręci. Dopiero ostatnio one zaczęły doceniać mój stand-up. Dopiero ostatnio zaczęły, że coś się dzieje, bo wcześniej to ich nudziło strasznie. Teraz mam całe 10 minut o tym, jak mój syn chodził na hoko jako pięciolatek. Usłyszysz. Jeden z najśmieszniejszych, jakie mi się udało zrobić. I to jest jakby o nim i tak dalej, o traumie ojca, prawda, który wozi dziecko na jakiekolwiek zajęcia. Każdy, kto to miał, to ma. A jeżeli chodzi o pedofilię, to genialny żart, który ja bardzo cenny, wyszedł absolutnie stary z życia. Bo moja córka w podstawówce, jak wiesz, są te karne posty, nie? Jak się nie wylogujesz z fejsa, to koledzy biorą telefon i na twoim wallu na fejsie wrzucają ci jakieś straszne rzeczy. Dorośli też to był ten twój żart o koledze prawniku, tak? Dokładnie, ale on się wywodzi, to jest autentyk. Autentyk, bo ja kiedyś jadę samochodem, to gdzieś jadę sobie samochodem, dostaję powiadomienie, że córka coś wrzuciła na Facebooka, ona tego nie robiła nigdy. I ja patrzę, a tam jest napisane lubię w dupę. Ile miała lat? To było gimnazjum. Ale ja, który jestem w social mediach, bo muszę być, od razu miałem... Ktoś jej zrobił, wiesz, jakiś gnojek zrobił żart, wiesz. Yeah. A wyobraź sobie rodziców, którzy, wiesz, nie kumają tego. Zawał. No. Więc ja szybko telefon, mówię, Maja, u ciebie na Facebooku. Tak, tata, wiem, to ten idiota już kasuje. Spoko, nie ma tematu. Ale jakby... I potem zapytałem Maję, słuchaj, czy mogę zrobić z tego żart stand-upowy, bo on jest bardzo fajny, jest ostry, ale jest z życia wzięty i fajny. Maja powiedziała luz. Więc ten żart jest o tym na YouTubie, ale tak się tworzą żarty, no, z życia wzięty. Właśnie, to chciałem zadać takie bardzo czerstwe pytanie, ale mnie to naprawdę zawsze fascynowało, skąd się biorą żarty i dowcipy, tak? No więc tu jest jeden przykład. A tytułowy żart, leitmotiv z ruchaniem wiewiórki. Tak, tak. Skąd się wziął? Mówię z poprzedniego. Aktor komiki Wiewiórka, to się stary wzięło z tego, że... ja szukałem jakiegoś, wiesz, absurdu a propos patostreamerów. Aha. Patostreamerzy, którzy robią naprawdę straszne rzeczy. Yeah. Straszne rzeczy. I ja się zastanawiałem, gdyby mi zaproponowano, wiesz, to stwierdziłem, co już lepiej robić niż te rzeczy, co oni robią. Stwierdziłem, no to już wiecie co, to ja już wolał ruchać wiewiórki. Znaczy, użyłem to sobie jako takie, wiesz, no już... Czyli było zadanie superbole. Wymyśleć coś śmiesznego, absurdalnego, śmiesznego, streamerów, ale jednocześnie hardkorowego. I mi ta zbitka się tak spodobała, że potem używałem tego jako leitmotiv w tym programie, bo to, wiesz, bo wiewiórka jest niewinną, małą, włochatą istotką, tak? A, niewinna, jakby cię dziabnęła, wiesz, to są małe... Nie. Ale pamiętasz, kiedyś był taki słynny żart o tym, jak syn nakrył tatę, który chomika dymał, tak? No nie, ja tylko legendę miejską o Richardzie, wiesz, no ale... No dawaj. Był taki żart, że synek wchodzi, a tatuś bandażem owija chomika. No. Tata, co ty robisz? Ach, nie chcę, żeby się rozpadł, jak będę go dymał. No taki żarcik. Proszę państwa, to opowiadało... nieważne. Ale jest gdzieś coś takiego, że wiesz, że
stand-up często polega na zbiciu dwóch jakichś, wiesz, strasznie odległych rzeczy. Często muszą to być graniczne rzeczy, żeby był śmiech. No i wiesz, i jakby i seks i takie zwierzątko, no u wielu ludzi budzi śmiech. I to mniej więcej o to chodziło. To, słuchaj, to jeszcze ciągnąc ten wątek, zastanawiałem się, jak u ciebie wygląda proces myślowy, w sensie granice. Mówiliśmy o pedofilii, ale wiesz, gwałty. Znaczy w ogóle wszystko, co jest hardkorem. Tak. To znaczy... czy w ogóle zastanawiasz się na zasadzie, wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, był taki, nie pamiętam teraz tytułu, była taka komedia z Pierre'em Richardem 100 lat temu, kiedy pracował jako copywriter w agencji reklamowej i zrobił jakąś taką reklamę, że wszyscy byli po prostu przerażeni. Znaczy, Grebs w ogóle w tym filmie polega na tym, że widz nie wie, co to było, tylko widzi reakcję ludzi, by świetne. No i pytanie jest, czy u ciebie jest w ogóle, myślisz w tych kategoriach, nie, to już będzie za daleko. No. Myślę. A? Tak, ale to każdy komik, bo to często się pyta o cenzurę w komedii, tak? I do czego możesz dojść? Myślę, że każdy ma... Ja pytam bardziej o autocenzurę. To jest dokładnie, znaczy jeżeli chodzi o stand-up, to istnieje tylko autocenzura, to znaczy granice są tam, gdzie sobie komik wyznaczy, a już później on to może, prawda, skonfrontować z widownią i stwierdzić, czy będzie cisza i ludzie sobie, stary, dziękujemy panu, to tego. Ja nigdy nie miałem na celu takiego, wiesz, szokowania dla szokowania, typu wyjdę, walnę coś, wiesz, takiego, zderzę papieża z czymś, jaj, zobaczycie, co ja potrafię. To dla mnie żadna sztuka, bo to, wiesz, to w Polsce zrobić coś kontrowersyjnego w dzisiejszych czasach to jest naprawdę prosta sprawa, no wiesz, bo jakby to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wziąć coś, wiesz, palącego, coś gorącego i tak dalej i zrobić z tego śmieszną rzecz. To jest wtedy jakby, to jest wtedy majstersztyk. A rzeczy takie jak, wiesz, to co mówimy, wiesz, jakieś gwałty i tak dalej, to są rzeczy ekstremalne, którymi żywi się stand-up. Bo w stand-upie no, potrzebujesz bardzo mocnych znaków, żeby ludzie mieli i śmiech. Więc stand-uperzy często posługują się, wiesz, Hitler, wojna, gwałt i tak dalej, ale teraz niepełnosprawny, tylko chodzi o to, że jest też taki kontekst i o czym jest, gdzie jest ten żart. I tu następuje, wiesz, ta cała dyskusja dzisiejsza, gdzie amerykańscy komicy mają już naprawdę wielki problem, bo tam ta political correct doszło do tego, że robisz żart w obronie niepełnosprawnych, używając niepełnosprawnego w żarcie, a potem ktoś pisze w komentarzu, on się śmieje z niepełnosprawnym, wiesz, już zaczyna być problem. Ale wiesz, ale właśnie to też chciałem pociągnąć, właśnie to było następne pytanie, bo do nas, znaczy idzie, przyszło. W tym sensie mówisz o Amerykanach, no wiesz, na przykład Dave'a Chappelle'a chcieli usunąć z Netflixa. Ale stary, tak, no. Widziałem ten stand-up, znaczy w ogóle, co? W ogóle to trzeba mieć nierówno po sufitem, ale zmierzam do tego, że poruszasz, znaczy jest mnóstwo tematów, inaczej, dzisiaj wszyscy się obrażają o wszystko. Tak. No i chodzi mi o to, że wiesz, katolicy ci się obrażą, bo im pojedziesz z Janem Pawłem. Tak. Wiesz, geje, bo geje jeszcze spoko, ale transseksualiści dzisiaj w ogóle temat trans, to w ogóle dotknąć palcem, to po prostu będzie eksplozja. No i wiesz, i co z tym? Nie wiem, to znaczy, wiesz, no ja myślę, że komedia. No, wiesz, komedia zawsze była już od czasów, nie wiem, starym Moliera, tak? To znaczy ludzie piszący komedii zawsze balansowali na granicy. To znaczy, żeby był śmiech, to musi być ryzyko podjęte. No nie ma innego wyjścia. Żeby był śmiech, musi być ryzyko. Żeby podjąć ryzyko, no musisz balansować na tematach, żeby wiesz, żeby człowiek miał i się śmiał, prawda? Więc to tak będzie, wiesz. Ten stand-up w Polsce to jest bardzo młoda dziedzina sztuki. Na razie, szczerze mówiąc, naprawdę nam wolno wszystko. Ja się cieszę, że ja to robię w Polsce. To, co się dzieje w klubach i to, wiesz, mówią w klubach, to tego. Potem polega problem, jest jak ktoś wrzuca na YouTube'a, bo już YouTube sam zaczyna, stary, ciąć tak, że już jest ciężko, ale... Ale właśnie jak jest tym cięciem YouTube'a? Bo co się dzieje na Facebooku i Instagramie, to ja widzę, bo sam jestem tego ofiarą, jak wrzucam memy. Mhm. Że to po prostu nie wiadomo, za co dostaje się bana, czy tam shadow bana i tak dalej. A to ciekawe, bo na przykład wszystkie moje kawałki, które mają na przykład tak zwanego lekkiego bana na YouTube'ie, na Facebooku, stary, hula. Na przykład Facebook, wulgaryzmy, to w ogóle nie ma żadnego problemu. A rzeczywiście pokażesz kawałek cycka w memie i już jest że ten. Więc to też tam, wiesz, to chodzi o te algorytmy. Tam, stary, tam ludzie nie decydują, to już decyduje jakieś... A jakieś pozwy? Nie miałem pozwów, nie. Na YouTubie to jest bardzo prosta sprawa. Wrzucasz materiał na YouTube'a, na YouTube jest tak zwana monetyzacja, czyli jakby YouTube wrzuca reklamy w twoje materiały, dzięki temu ty zarabiasz YouTube i im więcej ludzi chce to oglądać,
tym, prawda, ty zarabiasz i tego. Natomiast YouTube stwierdza, że treści, które ty prezentujesz, nie są dla wszystkich. I wtedy następuje na przykład coś demonetyzacja. Takiego... Demonetyzacja. Nie, po prostu YouTube przestaje promować twój filmik. I ci się wyda... I wiesz, i po prostu ludzie go nie widzą, nie tego, muszą gdzieś tam... I to jest bardzo jakby prosty schemat i trzeba się z tym niestety liczyć. I tyle. To mi chodzi, wiesz, o zgłoszenia, pozwy takie oldschoolowe, to znaczy, że ktoś się do prokuratury zgłosił. Stary, na razie nie, na razie nie i nie znam jeden komik, no, Abelard Giza, dzięki któremu w ogóle stand-up w Polsce od razu wybuchł. Tak. Kiedyś w TVP powiedział żart o tym, czy papież puszcza bąki. Bardzo to był fajny, lajtowy, absolutnie lajtowy żart. Pewne organizacje, które jakby pracują, znaczy znane są z tego, że tam po prostu z automatu wysyłają pozwy, go tam zaczęli go nagłośnili to, napisano o tym w prasie i tak dalej. On chciał w ogóle, pamiętam, Bellard był w takim dole, że chciał rzucać w ogóle stand-up, a to się okazało takim, wiesz, triggerem, który spowodował, że stand-up, bo nagle ludzie zobaczyli, wow, tam się mówi inne rzeczy niż te wszystkie takie ciepłe kluchy. A potem już nie, szczerze mówiąc, nie było jakiejś takiej zbyt dużej afery związanej z tym, że ktoś coś powiedział. Naprawdę komicy w Polsce mówią rzeczy z punktu widzenia cenzury i tak dalej, czasami skandaliczne i hardkorowe, strasznie. Natomiast mi na tym zupełnie nie zależy. Znaczy nie mówię, nie podejmuję tematów tylko, żeby, wiesz, żeby człowiek mówił, ale powiedział rzecz. Nie, to nie odchodzi. Na końcu ma być śmiech. No, ja w ten sposób rozumiem stand-up. Absolutnie. A wymyślasz, przychodzi ci grebz do głowy, myślisz sobie o nim, co potem zapisujesz, ale zapisujesz tak jak sketch, czy tylko hasła na przykład? Jak mam w iPhone'ie notatki, to tam sobie wpisuję i czasami jest to hasło, czasami jest to już gotowy one-liner, czyli taki jednozdaniowy żart. Czasami jakieś pojęcie, czasami na przykład tak jak właśnie z moją córką było, że w ogóle zapisałem całe zdarzenie i potem z tego zbudowałem tę historię o pranku, która jest nieprawdziwa totalnie, ale pomyślałem, że fajnie, bo słyszałem o znajomych, którzy sobie robili takie rzeczy i tak dalej. Więc to jest różnie. Bywa, stary, że żart na scenie nawet mi wejdzie. To znaczy, że jak jestem na scenie z ludźmi i nagle, wiesz, ten mózg się przestawia na bycie tym mózgiem komika, to nagle jest flow i pojawia się żart gotowy, dlatego nagrywam na dyktafon każdy występ, bo po prostu czasami po występie coś tam było fajnego i potem wow, jakby sam to wygenerowałem, nawet nie myśląc o tym. Tak to wygląda. Na ile się uczysz w tym wypadku roli, którą wykonujesz jako stand-uper? To jest tak, że stand-up się pisze, wiesz, jak piszesz coś sam, to pisze się to jakby kawałkami. To jest trochę łatwiej niż nauka roli w teatrze czy roli w filmie. Więc to niektórzy komicy mają takie coś, że siadają, wyjeżdżają na tydzień na Mazury, tam piszą, prawda, 10 stron A4 tekstu i potem muszą to zasysać. Ja tak nie potrafię, ja jestem bardzo słabym pisarzem, że tak powiem. Ja nie jestem kimś, kto tutaj, jak towarzysz Meller, prawda, że potrafi pisać książki. Nie, więc ja to sobie piszę kawałkami, to raczej są jakieś anegdoty, jakby traktuję to jako dowcipy, zbieram do kupy i potem to mi w głowie zasysa, więc to nie jest, ale nie byłoby problemu, bo wiesz, ja jestem zawodowym aktorem, więc nauka to nie jest dla mnie problem. To nie jest najtrudniejsze w tym fachu. To tylko bardzo mnie bawiło, jak aktor chce się rozstać z żoną w jednym ze swoich z tych programów. A myślałeś kiedyś o tym, żeby zrobić stand-up po szwedzku w Szwecji? Z racji, masz szwedzką żonę, no prawie szwedzką żonę. Często na tym grasz w Polsce i taki, wiesz, polski komik ze szwedzką żoną w Szwecji. Słuchaj, mówisz po szwedzku? Nie mówię. Szwedzki język jest dla mnie tak barbarzyńskim językiem, w sensie tak, ja go, znaczy już Szwedzi mówią po angielsku, więc gdybym ja miał robić stand-up, wiesz, dla Szwedów, to robiłbym po angielsku, bo tam przyjeżdżają komicy z Anglii, regularnie grają, natomiast ja grałem spektakl po angielsku, Zabawę Mrożka, i to jest spoko, teatr, to jest forma, natomiast stand-upu w języku obcym nie wyobrażam sobie, bo to jest zupełnie inna jazda, stary, to jest, musisz być, znaczy musisz władać tym językiem tu i teraz, to nie jest, tam się nie da na małpę nauczyć programu stand-upowego, więc
Więc, znaczy, mówię o takim prawdziwym stand-upie, nie, bo tam raz wyjść dla jaj, wiesz, hello, I'm from Poland, from Warsaw, funny country. Nie, nie, nie. Chodzi o stand-up, więc nie. W związku z tym mieszkam w Polsce, a nie w Szwecji, bo ja tam bym, wiesz, mógłby być bardzo śmieszny typ na zmywaku, wiesz, w knajpie, mówiąc cheeseburger, cheeseburger. A co było u ciebie pierwsze? Heheszkowanie czy... parodiowanie, w sensie role aktorskie. Mówię jako dziecko. Co u ciebie było bardziej? Śmieszkowanie czy właśnie to aktorzenie? Ja jestem urodzonym komikiem, a aktorem zostałem z wykształcenia. Absolutnie. Śmieszkowanie, heheszkowanie. Ja najpierw bawiłem, sam się śmiałem i tak dalej. I potem stwierdziłem, żeby tak wychodzić na scenę, no to chyba muszę zostać aktorem. Poszedłem do szkoły teatralnej, okazało się, że to jest trudniejsze niż myślałem, ale odkryłem jakieś piękno tego zawodu i wykształciłem się jako aktor. Całe życie spędziłem w teatrze do dzisiaj. Dzięki temu w ogóle wiem o tym zawodzie i nauczyłem się i to jest wspaniała rzecz. Natomiast w wieku tam 35 lat, no wiesz, tak mnie cały czas ciągnęło do tego, żeby jednak robić jaja, w dodatku wulgarne, bo to uwielbiam. No to sięgnąłem za ten mikrofon w ostatniej chwili i myślę, że przeszedłem bardzo długą, ciężką drogę, żeby, wiesz, z aktora się zamienić w stand-upera, co nie jest łatwe. Że... Co było najtrudniejsze? Stary, najtrudniejsze to, że aktor musi kłamać zawodowo, wiesz. Aktor wychodzi przebrany za postać i, wiesz, teraz jestem hrabią i opowiadam państwu jako hrabia, a wy... Nie możecie mi odpowiedzieć, musicie to oglądać, wiesz. A komik wychodzi, ja wychodzę jako Rafał Rutkowski, czyli wychodzę jako ja. Mhm. Nie mogę się schować za niczym, wiesz. I w dodatku ci ludzie stamtąd mogą mówić, ziomuś, co ty pierdolisz, stary, złaś, jesteś nudny, a ja wtedy, rozumiesz. A w teatrze jest pełne bezpieczeństwo, nie ma tego. W stand-upie jeszcze masz przymus żartu, tam mniej więcej co 30 sekund najpóźniej musi być śmiech, bo inaczej robi się felieton, a nie stand-up. Więc aktorstwo teraz zaczyna mi pomagać dopiero, bo mam na przykład niezłą dykcję i nagle ludzie mówią, stary, innych komików ja nie rozumiem, co do tego mikrofonu mówią, a ja rozumiem, co ty mówisz. Po drugie zaczynam, wiesz, jak odgrywam postaci w stand-upie, to robię to dosyć żwawo, bo mam do tego, wiesz... Technikę. Tak, tylko najpierw musiałem się w ogóle nauczyć bycia stary z sobą naturalnie na scenie. Aktor to jest zaprzeczenie aktorstwa, rozumiesz? W aktorstwie nie możesz być sobą na scenie, bo musisz być... A tu musiałem wyjść i być po prostu sobą na scenie, co było dla mnie, no, piekłem trudności, bo... Te dzieciaki przychodziły, mówię, co za sztuczny, stary dziad, ziomuś, spadaj. Więc to, ale no mówię, teraz jestem w takim momencie, że jestem mega happy, bo mi się to wszystko łączy, wiesz, no jak zjeżdżam z planu filmowego i jadę do Płocka na występ stand-upowy, jeszcze, wiesz, z make-upem, z odklejonymi wąsami, tam nagle wychodzę ten, potem jadę następnego dnia do Warszawy i gram spektakl, Mrożka, klasyczny, potem następnego dnia jadę, no to w ogóle to jest no nic piękniejszego mi się przydarzyć nie mogło. A nie ten, nie miałeś tak, że grając na przykład w spektaklu poważnym, że po prostu nagle traciłeś kontrolę i zacząłeś, wiesz, takie... Stary, ile razy to mam? Jak zadzwoni telefon komuś na widowni? Jak jest stand-up, no to każda taka sytuacja, wiesz, jeżeli ktoś coś tego, no to od razu typa wyciągasz, robisz z niego wieś i wszyscy mają bekę i to jest super. W teatrze, no jakby zabronione, wiesz, ja tu gram z Kryzą, dzwoni telefon i mam takie... jesteś w Molierze, wróć, dalej, olej, stary. To jest odruch, wiesz, to jest fantastyczne. Już byś chciał skomentować. Absolutnie, to jest fajne, ale z drugiej strony ja często, wiesz, jak wracam z tych klubów, gdzie, wiesz, bywa publiczność po alkoholu, wiesz, gdzie jest tego, wiesz, że nie możesz się przebić, musisz uspokajać, masz taki cały czas, czujesz się, wiesz, trochę jak wodzirej, trochę jak nauczyciel w klasie i tak dalej, a potem przyjeżdżasz do teatru, a tam siedzą eleganccy ludzie, słuchają cię, robisz pauzę, oni nie muszą się śmiać i takie masz poczucie bezpieczeństwa i nagle, że teraz mogę mówić inne rzeczy, wiesz, no to są dwa światy, które absolutnie się jakby wykluczają, a są przepiękne. A powiedz mi, miałem kolegę dobrego. Gratuluję. Który chciał i został aktorem. No i żalił się, bo grał głównie jakichś złodziei, bandytów, policjantów, no takie trzecioplanowe role. I kiedyś się pożalił pewnemu reżyserowi. I dlaczego mu się tak dzieje? A reżyser na niego spojrzał i mówi, wiesz pan, na poetę pan nie wyglądasz. I ten mój kolega mówi, ja wtedy zrozumiałem. Absolutnie. Chodzi mi o to, czy ktoś tobie przekazał takie mądre rady,
profesjonalno-życiowe na twojej ścieżce. Tak. Aktorskiej. Nie tyle przekazał, co na pierwszym roku robi się takie przedstawienie fuksówkowe. Wiesz, tak. Dwa miesiące jestem studentem, robiliśmy i ja z moim kolegą Michałem Zielińskim zrobiliśmy, rozebraliśmy się do pasa i wyszliśmy jako takie, wiesz, taki śmieszny ty. No, no, studenci mieli bekę, ale sztos. Po czym na jakichś zajęciach Englert mówi, o, ten to będzie zawsze śmieszny, wyjdzie, zrobi Jasia Fasolę, git. Ja wtedy zrozumiałem to dwojako, to znaczy, że mam fizis, który jest absolutnie mnie już tak określa, że ciężko mi będzie z tego wyjść, a po drugie, że ja mam bardzo mocną stronę, którą jak dobrze pokombinuję, to to wykorzystam, będę mógł dużo grać, a jeszcze na tym zarobię pieniądze. Bardzo szybko zrozumiałem, że Hamlet raczej nie dla mnie, aczkolwiek gram w Hamlecie w przedstawieniu Teatru Montownia, który żeśmy sobie sami jakby wymyślili z moimi kumplami z roku i ja, stary, jako aktor teatralny, dzięki Teatrowi Montownia, zagrałem tyle w teatrze głównych roli wszystkiego, że w życiu, więc ja jestem jako aktor dopieszczony na stówę. Nie marzy mi się żadna rola, w sensie chciałbym zagrać to i tam, bo ja w zasadzie zagrałem wszystko, co chciałem, a jedynie marzą mi się spotkania jakby z ludźmi, więc a jeszcze dodatkowo ten stand-up i wiesz, te wszystkie one-man showy, które stwierdziłem, że wiesz, moje fizis jest takie, że inni muszą się naprawdę napocić, żeby wzbudzić śmiech, a ja wyjdę z tymi moimi krzywymi nogami, wiesz, z tym nosem, zrobię coś i po prostu jest już beka, czyli po prostu mam po prostu wiskomik. A ponieważ ja cenię poczucie humoru i żart, to stwierdziłem, no to opatrzność dała mi odpowiednie narzędzia i jest spoko. Więc nie miałem nigdy problemu z tym, że po prostu, wiesz, nie zagram tego, co Maciej Zakościelny albo wiesz, paru innych aktorów, powiedzmy, przystojnych, bo Michał Żebrowski. Michał Żebrowski, bo ja wyobrażam sobie mnie jako Wiedźmina, stary. Znaczy, wiesz, Saturday Night Live, pierwszy do Wiedźmina to ja. Natomiast ja bym, wiesz, ja kiedyś mnie Vega obsadził w filmie Kryminalni, stary, w Kryminale, gdzie ja gram mordercę, niechcący. I było tak, że strzelaliśmy na strzelnicy z pistoletu. Ja wziąłem ten pistolet do ręki, ja nie wiedziałem, co z nim zrobić. No stary, no to jak ja bym miał grać gangus albo kogoś? No ja rozumiem, bo wiesz, ja mam na przykład problem. Uwielbiam Sasha Barona Cohena. Tak. I bardzo fajny jest serial Szpieg, w którym on gra. Ale za każdym razem, jak go widziałem, to po prostu miałem bekę, bo od razu widziałem Alego G albo Borata. No dokładnie. Nie mogłem przeskoczyć tego, że on gra dramatyczną rolę. Mimo, że okej, tam wszystko robił. No, no tak. No, ale wiesz, ty w sumie jako... Słuchaj, ja teraz miałem szczęście, bo niedawno, nie wiem, czy jeszcze jest w kinach, Masz Ci Los, taki film, gdzie to jest niby czarna komedia i tak dalej, ale dzięki producentom zaufali mi. Ja tam sobie gram typa absolutnie nieśmiesznego. To znaczy, ja gram człowieka z wielkim problemem i tak dalej i wszyscy się zastanawiali, czy Rutek ten, wiesz, jajca da radę, ale jakby udało mi się stworzyć postać, no jakby teoretycznie totalnie nieśmieszną, raczej smutną i pantoflarza i... Więc tak też można, ale chciałbym Drakulę kiedyś zagrać, powiem ci szczerze. No, warunki masz. Mam warunki, chciałem zagrać Drakulę, bo uważam, że Drakula ma w sobie i odpowiednią ilość hardkoru, i żartu, i jakiegoś takiego, wiesz, i pewnej rodzaju tęsknot i tak dalej. No zobaczymy jakby. A ta reklama nie wychodziła ci bokiem w którymś momencie? Nigdy. Wiesz, syndrom Janusza Gajosa i Czterech Pancernych? Nie, nie, stary. Ze względu na fizis. Po mnie, wiesz, ja... Przecież Castorama była dla mnie jakimś takim, wiesz... Kopem? No, kopem, no wiesz. Nagle ludzie zobaczyli śmiesznego gościa w telewizji i go widzieli codziennie po kilkadziesiąt razy, co jakby no, na tym polega popularność, tak? Tak. Więc po tej Castoramie... Wiesz, ale niektórym tak się skleja, że po prostu się nie mogą potem odkleić. No, no. To już... No, wiem, że się to nie stało w twoim wypadku, tylko pytałem, czy tam... Ja rozumiem, że są aktorzy, którzy są przypisy nagle reklama tak, że nie wyszli. No, wiesz, ja robię tyle rzeczy naokoło, że jakby ten, ale... Słuchaj, lata 90. początek, to jak ktoś dostawał reklamę, to był ban w środowisku. Szmata, prostytutka, się sprzedał, w ogóle, wiesz. Teraz aktorzy chodzą, Boże, gdybym reklamę dostał, bo to wiesz, spłacę sobie tu kredycik i tak dalej, jeden dzień pracy, pieniążki, więc to się wszystko zmieniło fantastycznie, no. Masz zarezerwowane jakieś specjalne żarciki, masz występy w swoim rodzinnym Białymstoku? Tak, wiesz co, tylko ja teraz już tak często występowałem w Białymstoku, natomiast... ja lubię wracać do mojego rodzinnego Białegostoku, tam są dziadkowie,
prawda, dziadkowie moich dzieci, moi rodzice. Lubię wracać do Białegostoku, natomiast przykro mi jest, że moje miasto, w którym ja się wychowałem w latach 80., kosmopolityczne miasto, stare, wieloreligijne miasto. Ja pamiętam w klasie, wiesz, i byli prawosławni, i byli Białorusini, i tak dalej, wiesz. Po latach, kiedy wracam i czuć tę czapę, wiesz, naziolstwa i tak dalej, jest mi przykro z tego powodu. I jako białostoczanin spróbuję zrobić wszystko, żeby przynajmniej, wiesz, ode mnie, żeby zmienić tę słabą rzecz, która wychodzi, bo uważam, że ten Białystok, nie tyle nie zasługuje, co szkoda by było. To jest piękne tereny, piękne miasto i fajni ludzie. Strasznie dużo aktorów jest z Białegostoku, stary. W szkole teatralnej co tego to Białystok. Niebywałe, więc tak ci powiem o moim Białymstoku. Mówisz w którymś momencie w stand-upie, którymś, że bycie komikiem to najbardziej frustrujący zawód świata. Mógłbyś to... nie wiem, czy to było na potrzeby, tylko... Nie, to proszę, rozwiń. Już wam rozwijam, dlatego że komik to jest taka... To jest zawód dla niecierpliwych, tak? To znaczy, mówisz żart i masz od razu feedback, tak? Czyli jakby, wiesz, ty piszesz książkę, nie wiem, ileś miesięcy, potem ją tego, ludzie czytają tego, a komik ma, to jest takie, wiesz, strzał, reakcja. Więc frustracja po nieudanym żarcie, po nieudanym występie i tak dalej jest podwójna, to znaczy jest szybka, tak? Bo ilość nieudanych żartów w czasie występu może być taka, że ilość tych drobnych frustracji może być duża. Po drugie, komicy to jest bardzo indywidualny fach, bardzo indywidualny. To są niby jajcarze, ludzie z luzem, ale jak wychodzisz, siedzisz na widowni, widzisz, że komik przed tobą, po którym ty wychodzisz, po prostu daje czadu i niszczy. Koszmar. To jest koszmar. To jest stary koszmar, bo to jest bardzo, to jest, wiesz, to jest... Komicy wychodzą na scenę i to jest coś takiego, który ma najdłuższego. Mówiąc, stary, to jest po prostu, to są zawody na śmierć i życie. Znaczy dla komików dobry występ to jest życie, zły występ to jest śmierć. Komicy, którzy wyszli i zbombili, zbombić oznacza dać ciszę, tak? Znaczy w nomenklaturze komików bomba oznacza ciszę na widowni. To mają twarze, jakby szli zaraz rzucić się z mostu. I to jest niebywałe, bo ja uczestniczę w galach, wiesz, że są te wielkie hale i tak dalej. Tam wychodzi 7-8 komików. I tu sobie zbijamy piątki, jak się zaczynają zawody, stary, to jest tak... Nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj. Znaczy najchętniej wszyscy powinni dać dupy, tylko ja powinien wyjść i być królem ubrany na biało. Więc jest to frustrujące, a poza tym stand-up w Polsce rozwija się tak, że wszyscy pracują tak intensywnie, to idzie tak do góry, słuchaj, w sposób niebywały, że konkurencja jest niesamowita. To rośnie tak szybko, że wiesz, ktoś kiedyś robił salę na 20-30 osób, nagle robi salę na 1000 osób, wiesz, w ciągu 2 lat. A ktoś inny robił wcześniej. Słuchaj, jest facet, który robił, zaczął stand-up i jeden komik mu robił supporty, tam jeździł za nim, prosił, czy zrobi support za 200. Teraz ten, co mu robi supporty za 200, robi spodek, a ten drugi, no, już w zasadzie nie bardzo już wychodzi na scenę, bo nie ma dla kogo. I to się zdarzyło w ciągu, wiesz, paru lat, więc... Moja żona kiedyś była chyba w Niemczech na koncercie, na którym Radiohead grało jako support. No dobre? No właśnie o tym mówię, wiesz, i to jest ten, więc tych frustracji jest... A powiedz mi, a propos frustracji trochę, bo tak na mój gusto tak widzę dwie grupy komików. Jedni tacy, co jakby na privie, poza sceną, to generalnie dosyć, może nie ponurzy, ale bynajmniej nie wesołkowie. I tak. Drugi typ, który non-stop w trybie zabawiania otoczenia, jakiekolwiek to otoczenie jest. Ty jesteś z jakiej grupy bardziej? Ja raczej tym pozytywnym. Znaczy, ja nigdy nie byłem smutasem, to jakby, znaczy smutasem w sensie introwertykiem takim, co to wiesz, więc ja jak tylko gdzieś jest możliwość, wiesz, pożartowania beki, to uwielbiam. No, najgorszy jest taki, wiesz, taki small talk o niczym, ja tego nienawidzę, więc dlatego nie lubię z aktorami przybywać, wiesz? Nie lubię przebywać z aktorami, bo wiesz, aktorzy najczęściej rozmawiają sobie albo tym, a komicy po prostu lubią żartować, wiesz, i dla mnie to jest, ja tam po prostu uwielbiam. Natomiast
jest taka łatka przypięta komikom, tak? Że komicy to często na życie smutni, że wiesz, Robin Williams. No tak, no bo są słynne przypadki. No. Tak, ale to dlatego słynne przypadki, bo wśród komików, no to ten kontrast robi wrażenie. Ja myślę, że tylu, ile komików, tylu jest różnych ludzi, ja znam i takich, natomiast na pewno człowiek introwertyk i taki, wiesz, z pewnymi kompleksami i tak dalej, jeżeli ma poczucie humoru, potrafi robić żarty, to jak to wykmini w tej swojej, wiesz, bani ciszy, potem wyjdzie na widowni, to na pewno to ma siłę, więc na pewno, wiesz, komicy, którzy mają jakieś tam problemy, jak na przykład John Cleese, który mówił, że więcej spędził na kosetce u psychoterapeuty niż na scenie, no to na pewno potem ten mózg generuje cudowne, genialne rzeczy komediowo, ale myślę, że to jest pewien rodzaj mitu. Tylu, ile komików, tyle jest, wiesz... A powiedz mi, znam wersję stand-upową twojego najbardziej absurdalnego występu, że dla jakiegoś gościa z psem w Łomiankach, nie wiem, czy to tak. Prawda, czy... To teraz pytam cię teraz dziennikarsko, cię pytam, tak. Najbardziej absurdalny występ, jaki ci przychodzi? Było kilka absurdalnych występów. Znaczy najmniejszą ilość widowni, jaką w teatrze mieliśmy, to było 6 osób. Graliśmy z Szelmosa, z Kapena, Moliera, 4 aktorów i 6 osób na widowni. Ci się śmieje, ale to smutne. Wiesz co, tak, ale stwierdziliśmy, panowie, co robimy? Czy jakby podjęliśmy, robimy taki ogień, żeby ta szóstka stwierdziła, że to był najlepszy spektakl, jaki w życiu zobaczyli. Więc wtedy było tak. Raz w życiu miałem występ na... Zostałem zaproszony, specjalny występ na urodziny jednej osoby. Zdarzyło mi się taki występ. Bardzo mnie prosili długo, jesteśmy fanami, pan przyjedzie, tego. W ogóle super ludzie, beka, znają stand-up i tak dalej. Występ się opóźniał, to było sobie bardzo, bardzo późno. Wszyscy byli już tak na próci. A najlepsze, że jubilatka, dla której miałem być prezentem, nie wiedziała o mnie. Ona była najbardziej nawalona, to jubilatka. Więc jak zostałem wprowadzony, jak a teraz special guest star i tak dalej, to ta pani nie wiedziała, czy to już jest, wiesz, czy to już jest wid, czy coś. I przez cały mój występ ona po prostu walczyła w pierwszym rzędzie, żeby nie puścić pawia. A najlepsze było, że wszyscy goście wiedzieli, że ona może to zrobić, więc mój występ był tylko dodatkiem, bo wszyscy patrzyli, kiedy, stary, to było tak śmieszne. To był bardzo, bardzo absurdalny występ. No i wiesz, jeszcze parę innych, ale generalnie takie rzeczy dla mnie są inspiracją, więc ja, jeżeli już coś takiego się dzieje, no to ja po prostu chłonę, bo coś z tego. Występ dla jednego widza jest absolutnie... To jest zbitka trzech różnych sytuacji, które się zdarzyły. A miałeś taki występ, że nie byłeś w stanie zapanować nad nawalonym towarzystwem? Wiesz, ja pamiętam, kiedyś byłem na koncercie... żeńskiej grupy, gdzie po prostu z pierwszego rzędu na wajnie go się cały czas tylko ryczeli po kastyce. I wiesz, dziewczyny w którymś momencie się poddały, nie były w stanie nad tym zapanować. No. Tak, zdarza się często, wiesz, alkohol robi z ludzi, jak wiesz, dziwne rzeczy. Ale najgorsze moje doświadczenie to są pijane kobiety. Pijana kobieta jest nie do okiełznania. Bo parę razy zdarzyło mi się, że ze sceny powiedziałam do typa, stary, mi to nie przeszkadza, ale to przeszkadza ludziom. Założ się, za chwilę ktoś wstanie, ci wyjebie w ryj, jeżeli się nie zamkniesz. I facet... A tymi słowy, tak? Tymi słowy powiedziałem, i facet... Uspokoił się. Potrafi to zrozumieć. Pijana kobieta? No przecież nie powiesz jej, że ktoś się... Bo nie. Człowieku, ja kiedyś miałem we Wrocławiu, siedziało 5, chyba po rozwodzie jedna. Człowieku, od początku... ale także, wiesz... Komik zazwyczaj najpierw próbuje zażartować. Jeden żart, drugi, żeby rozbawić. A tam widzę, że nic. Potem, słuchajcie, nie do okiełznania. Kiedy to już jest... Ja byłem spocony. No koszmar. Zniszczyły mi występ, ludzie tamtego. Słuchaj, występ się kończy. Kto podchodzi do fotki? Genialny byłeś, te 4 pijane. Ja mówię, dziewczyny, czy wyście... I zobaczyłem, że w ogóle bez kontaktu. Więc w stand-upie to się zdarza, ale no trzeba sobie z tym radzić. I... Jeszcze jeden wątek. Stand-uperki a stand-uperzy.
Czy tam jest... Ja na przykład bardzo, jak czytałem książki Antonego Bourdaina, nieżyjącego już, o świecie kuchni, tak, to właśnie pisał, że laski w kuchni muszą być bardziej męskie niż faceci. Po prostu faceci od razu stawiają w pozycjach seksualnych, w związku z czym on tam opisywał sytuację, jak po prostu przyszła nowa dziewczyna do kuchni, próbowali ją tam, wiesz, ustawić, więc ona w którymś momencie podeszła do takiego największego gaduły i go po prostu nagle, wiesz, od tyłu do stołu i zaczęła udawać, że go posuwa... ustawiła sytuację. I ustawiła sytuację, tak, już w ogóle była nietykalna. Tak. Więc jak to u was tam, kiedyś, wiecie, rozumicie? Kiedyś była taka anegdota, że w jednym teatrze tak ustawiali młode aktorki, które przychodziły. Przychodziła młoda aktorka do teatru zaraz po szkole i taki główny aktor mówił: przepraszam, szanowna pani się pierdoli. I jeżeli dziewczyna robiła ho, to znaczyło, że była skreślona. Jeżeli robiła z tego żart i mówiła, bo tego, to znaczyło, okej, okay, ona jest spoko, tak, ma poczucie humoru i tak. Oczywiście w czasach Me Too jest to już nielegalne. Natomiast stand-up jest bardzo męską, szowinistyczną, że tak powiem, dziedziną sztuki. Kobietom jest trudno, absolutnie. Po drugie, stand-up wymaga dużego dystansu do siebie jednak. Dziewczyny próbujące robić to tak mierzą się nagle z tym, że nawet nie chodzi o komików, ale o widzów, o komentarze i tak dalej, że są często tak brutalne, dotykające, wiesz, fizyczności, skromności i tak dalej, że często one sobie z tym nie radzą. I chwała tym, które to jakby przemogły i robią. W Polsce jest kilka fantastycznych komiczek, stand-uperek. Powiem więcej, ten stand-up kobiecy w Polsce idzie w siłę, bo nagle okazuje się, że kobiety stanowią gro widowni. I to tak? Tak, że kobiety przychodzą na stand-up, bo nagle słyszą, szczególnie od tych komiczek, wiesz, rzeczy, bo to one uderzają w facetów, rozbijają mity męskie, wiesz, pokazują, jakimi jesteśmy flepami i tak dalej, a dla kobiet jest to potrzebne, więc ten stand-up kobiecy w Polsce idzie do góry i mam nadzieję, że się będzie rozwijał. Natomiast życie komika to jest życie w permanentnej trasie, w obskurnych różnych salach. Dosyć ciężki fizycznie jest to fach, mówiąc krótko. I też z tego powodu no, nie każda kobieta jakby może to wytrzymać, wiesz, spania w syfie gdzieś na backstage'ach i tak dalej. Więc dużo jest takich rzeczy, które powodują, że no, jakby facetom jest po prostu łatwiej. Natomiast jestem absolutnie za tym, żeby stand-uperki w Polsce szły do góry, do przodu. Kilka z nich sprzedaje już stare takie ilości biletów i takie sale, że absolutnie szacunek, więc jakby jestem za i akurat w Polsce mi się to się wydarzyło, że te proporcje są całkiem. No dobra, 22 maja tego roku. Kolega Rutkowski, 50-lecie. Tak jest. To jakby teraz... Pożycie na ziemi. Straszne, nie? Wiesz co? Wiesz, no... Ja już to mam ze sobą. Ja wiem, że ty masz to ze sobą. Ja nie spodziewałem się, że będę o sobie mówił 50-latek, bo to brzmi strasznie, jakby w dźwięku. Ale moja żona ostatnio patrzyła na scenę, coś grałem w jakimś teatrze na przyszłe. Wiesz co, nie ruszasz się 50-latek, jeszcze nie jest tak źle. To było ważne dla mnie, w sensie, że wiesz, że jakby nie mam tego. Po drugie, dzięki stand-upowi ja się cały czas obracam wśród młodszych, znacznie ode mnie ludzi, tak, którzy są szybcy, dowcipni, mówią, wiesz, rzeczami i tak dalej, ja muszę się z nimi ogarniać. Przyjeżdżam do teatru, siadam z moimi rówieśnikami w garderobie i mam coś takiego, z kim ja tu jest. Wiesz, jakby tematy pojawiają się dziaderskie, w sensie takim, że jakby wiesz, i mam coś takiego, że ja jakby nie bardzo chcę tego świata takich 50-latków w Polsce, a w Polsce 50-latek to w zasadzie ma jak 60-latek, bo jak jadę z żoną do Szwecji i ona mi pokazuje ten mają 50 lat, to ja mówię, ile? No wiesz, ci ludzie tam są mnie jakby zdegenerowanie biologicznie, nie wiem dlaczego, czy mają inne żarcie, inne alkohole, inne powietrze, nie wiem, ale tam 50-latek wygląda na 40 w Polsce. Więc ten wiek, a poza tym chyba najważniejsze, że ja w każdej dekadzie swojego życia zrobiłem chyba to, co powinienem zrobić w tej dekadzie, więc ja stary do niczego nie tęsknię, to znaczy, wiesz, nie mam deficytu, że teraz muszę, kurwa, kupić tego Harley'a, wiesz, jakąś młodą dupę wyrwać i jechać gdzieś, bo tego nie miałem, bo za chwilę czuję, że nie, no jakby w ogóle spoko. A myślę sobie, że jak 50-letni facet fizycznie ma tak, że jakby
działa jak 20, 30, 40-latek, a Bania ma już ten zasób informacji, jakichś takich rzeczy, że wiesz, to doświadczenie to jest super kombo, uważam. Znaczy to jest dla, nie wiem, twórcy, artysty i tak dalej, to jest super wiek. No to ostatnie, bo podobno istnieje korelacja między, u facetów między długością i kształtem nosa, a wiesz, tym wiem, między nogami. Tak, ja zawsze to dziewczynom powtarzam, pokazuję, mówię i tak dalej, no bo stary, nie mam innego wyjścia. jakby to, co gadaliśmy o twarzy, ja uważam, że wiesz, w dzisiejszych czasach, stary, no im człowiek jest bardziej charakterystyczny, tym szybciej jest zapamiętany. Te wary. No. Te wary, stary, genialne. Do seksu oralnego, powiem ci, stary, gdybym ja miał twoje wary z moim nosem, ale odwrotnie, kochany, człowieku, nikt by nas nie powstrzymał. Wszystkie domy publiczne na... Rafał Rudowski w Melinie Westerok był waszym gościem. Dziękuję serdecznie, tobie Rafał i wam. Melina w Esterok.